A cały ten konflikt między starą, nową szkołą i tak dalej, to, to jest, nie wiem, taki znaczek charakterystyczny dla tego sezonu i to przeminie i wszystko się unormalizuje? Znaczy tak, ja bym powiedział bardzo ważną rzecz, że ci młodzi, którzy dzisiaj są młodzi, minie parę lat i oni będą starzy, się okaże, i przyjdą kolejni młodzi, po młodych przychodzą młodzi, więc wszystko przemija i nowe rzeczy się stworzą na pewno, wiadomo. Więc to nie jest tak, że... Ciekawe, jaki będzie nurt. Minimalizm, jedna nuta, wiesz, na... Jedną werbę. Roboty, pisać teksty i muzykę. Więc jakby no, wszystko przemija, to jest bardzo ważna rzecz, więc... Trochę tak, ale może też o jakości tego, co powstaje, świadczą powody, dla których to powstaje. Zanim rozmawialiśmy z Wilkiem, że doszliśmy do takiego wniosku, znaczy nie wiem, czy ty się zgodziłeś, ale że wy zaczynaliście rapować, bo była to forma protestu. Dokładnie. I to była nisza totalna, jakby szukaliśmy ucieczki. Rap jest bardzo wygodnym sposobem, w ogóle fajnym sposobem na życie, na bycie, na... Tak, wiesz. Dlatego młodzi mówią, że to jest pop, że to jest... Tamto, sramto i owamto. Tak, dzisiaj mówią, że to jest pop, dokładnie. Więc to jest po prostu jest to wpływ korpo, który tak naprawdę przejął kulturę, a zaczynało się to właśnie ucieczki od popu, od tego, co popularne. No, my byliśmy w niszy i robiliśmy to, co wcale nie było popularne, co wcale nie było modne. To był nasz azyl. Nasza ucieczka z getta mentalnego i tak naprawdę fizycznego też. Znikąd do czegoś, a dzisiaj jest droga w drugą stronę. Z czegoś donikąd ci ludzie idą. Mają coś i mają podstawy. Niektórzy są z dobrych domów, mają dobre wykształcenia, a po prostu poziom intelektualny spada, no minus 5 jest wiadomo, nie? No, jest jakby w drugą stronę to idzie, jakby druga ścieżka. My wchodzimy... Znaczy, równolegle są różne drogi. Ale ja mówię o tej takiej nowej fali, tak. Wiadomo. Jakby, no, to jest jakby... Nowa fala bardziej jara się złem, no to wszystko, wiesz, idzie pod konsumpcję i tak dalej. My byliśmy... Z drugiej strony, walczyliśmy z systemem generalnie. Z drugiej strony, jeżeli taka jest sytuacja, a nie inna, to historia rapu czy historia hip-hopu w zasadzie w niczym nie odbiega od historii każdego innego gatunku muzyki, bo zawsze zaczynał od każdy gatunek praktycznie od protestu, a prędzej czy później gdzieś tam wpadał zawsze w ramiona mainstreamu, popu. Oprócz popu, wiadomo, no bo pop chyba od początku był popem. No pop od początku, chociaż też można tam się dyskutować. Dobra, jazz? No, też, a poważna? Muzyka poważna. No, poważna kiedyś była popem, nie? No, poważna, no wiadomo, była, no jasne. Grana dla rozrywki. Oczywiście, tak. Jazz też był muzyką buntu, protestu. Znaczy, jakby tak. Staram się to zweryfikować, ale faktycznie my też teraz tego doświadczamy, tylko że w znacznie jak gdyby szybszym tempie i wyraźniej, no, no, nie? No to jest zajebiste narzędzie do konsumpcjonizmu po prostu w tej chwili, no i tyle.